Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na film o aparacie Futura. Aparacie rzadko spotykanym, bardzo mało znanym, ale ciekawym. I o ciekawej historii, krótkiej niestety. Bo aparat został zaprezentowany po raz pierwszy w roku 1950. Stworzył go Fritz Kuchnert. Człowiek, który w czasie wojny prowadził firmę w Fryburgu, zatrudniającą przeszło 200 pracowników, produkującą przede wszystkim sprzęt optyczny, niektórzy mówią, że aparaty, na rzecz Luftwaffe, czyli lotnictwa wojennego, wojskowego III Rzeszy. Zakład ten został w listopadzie 1944 roku zbombardowany, zniszczony całkowicie w trakcie nalotu dywanowego lotnictwa alianckiego, amerykańsko-brytyjskiego. W związku z tym on po wojnie założył w Friburgu nowy, dużo mniejszy zakład. Pierwszy aparat, jaki wypuścił, był to FK. Był to aparat FK, FK-24, prosty dalmierz, FK od inicjałów FK, Fritz Kuchnert, i dlatego się aparat nazywał FK. Prosty przeźnikowy aparat ze stałym obiektywem. Natomiast w roku 1950 zaprezentował bardzo zaawansowany aparat, czyli właśnie Future. Pierwszy model, zwany też modelem standard, to jest model drugi. I Futura, i czym się charakteryzuje ten aparat? No, przede wszystkim jest na kliszę małoobrazkową, czyli jest wygodny dzisiaj do używania, czyli możemy zrobić 36 zdjęć normalnej pełnej klatki. Posiada dalmierz, bardzo wygodny. Dalmierz jest sprzężony z wizjerem, w związku z tym wygodnie się go obsługuje. Posiada zintegrowaną migawkę. W Futurze był to, w Futurze standard był to kompur, w Futurze P, bo to jest Futura P, ponieważ P to jest prontor. W 1952 roku taka trochę tańsza wersja powstała, ponieważ no, wiadomo, że zawsze lepiej mieć tańszy i droższy aparat, to była ta tańsza wersja z migawką prontor i czasami do 1/300 części sekundy od 1 sekundy czasem B. Z wymiennymi obiektywami. Jeśli ja to przytrzymam, to odkręcę obiektyw i tu można sobie zastosować obiektywy na gwint bodajże 34 mm wkręcane. Powiedzmy uczciwie, mało ich jest dostępnych, w związku z tym, jeśli byś taki aparat trafił bez obiektywu, to nie, to trzeba go kupować z obiektywem. I to jest obiektyw. Jak Andrzej, bo to jest nie mój aparat, jego pożyczył mi Andrzej. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję, że mi pożyczyłeś ten wspaniały aparat. Jak Andrzej zadzwonił, powiedział, że mi może pożyczyć Futura, tak jak już wysłał mi, to ja tak zacząłem czytać. Oni to czytałem, że to, co ją wyróżniało ten aparat od innych, to były obiektywy. Bardzo dobre obiektywy, a przede wszystkim jasne obiektywy. Do niego można było zamontować obiektyw, on się Freelon nazywał, 50 ze światłem 1,5, albo też pod tą samą nazwą Freelon, 70 ze światłem 1,5. Były to wtedy najjaśniejsze. No, Zeiss miał też 50 1,5, natomiast były jasne, najjaśniejsze obiektywy, jakie były tworzone wtedy. I ja można było założyć tego obiektywu, robić nimi zdjęcia. Ja tak zastanawiałem się, mówię, kurczę, jakby taki. Jak przyszedł do mnie i to jest 35, ona się nazywa Fular? Tak nie doczytam. Futar. 45 ze światłem 3,5, ale dlatego, że Futura P dokładnie miała albo tą 45 ich produkowaną przez nich, albo Schneidera. Przecież to jest tak, że ich obiektywy były projektowane przez jednego z pracowników Schneidera, ponieważ Fritz Kuchner był projektantem aparatu, natomiast obiektywy projektował kto inny. No i tak mówię, no 30 ze światłem 3,5, mówię tak. Ten, natomiast jak zrobiłem nim zdjęcia i je zeskanowałem i teraz dwa dni temu czyściłem, bo ja zanim rzucę zdjęcia, zawsze są jakieś paproszki na nich. Więc trzeba te zdjęcia troszeczkę przejrzeć, tu paproszek usunąć, więc ja je powiększam. To nie jest tak, że ja je widzę w tej chwili, tak jak tutaj, tylko powiększam je na monitorze 10-krotnie, żeby dostrzec błędy. I w tym momencie, jak
Zobaczyłem, bo oglądałem, przecież rzuciłem okiem na te zdjęcia, jak wyglądałem, no dobra, ładny kontrast, fajnie to wygląda, ten, natomiast jak je powiększyłem, zobaczyłem jakość tych zdjęć, jakość tego małego obiektywu jest genialna, genialna. Dawno nie miałem zdjęć tak dobrej jakości na małym obrazku. Popatrzyłem na niego i mówię, ty mały, ale ty jesteś naprawdę dobry. To jest świetny obiektyw. Jeśli takie są pozostałe obiektywy od Futury, to ja jestem pod wielkim wrażeniem. Fakt, że ja go przeważnie trochę przymykałem, tam na jednym zdjęciu widać odbłysk przysłony, która w nim jest. Jest raz, dwa, trzy, cztery. No jest klasyczna sześciolistkowa. Nie, niestety nie taka jak bywają wielolistkowe, tylko sześciolistkowa przysłona, którą możemy ustawiamy tutaj w zakresie 3,5-16. Ładnie to chodzi. Zresztą w ogóle aparat ładnie chodzi. Wszystko w nim chodzi ładnie. Wszystko działa tak, jak powinno być. Mimo lat, które on ma, no 50, bo to jest Futura P, czyli 52 rok, to jest no... No świetnie to działa. W roku 53 wyszła Futura S. Futura S miała migawkę lepszą, czyli z czasami do 1/500 części sekundy i to była podstawowa różnica. W związku z tym, że tu w tej migawce Prontor, tu jest samowyzwalacz zamontowany w migawce tej, a w tamtej nie było, więc mamy jeszcze dźwignię samowyzwalacza w Futurze S na górze i Futura S miała możliwość podpinania najnowszych obiektywów dłuższych i krótszych, zwłaszcza tych dłuższych obiektywów, które bo do niego można było mieć obiektyw od 35 mm do, nie pamiętam, 135 można było stosować. Natomiast sam aparat odpinamy, bardzo wygodnie się go rozpina i tak jak widać, że jest mały obrazek, jak najbardziej pełnoklatkowy, migawka i naciąg filmu jest jednocześnie blokadą, pstryk robi, możemy ustawić czas na dłuższy, na przykład o 1 sekundę. 1 sekunda jest tak jakby 1,5 bardziej, ale poza tym wszystkie czasy ładnie, ładnie chodzą. To wszystko działa prawidłowo, ma przewijanie do tyłu, wygodny, mały, poręczny. No a do tego jeszcze naprawdę wystarczy spojrzeć na to zdjęcie. Na to zdjęcie, gdzie... Znaczy ja zrobię zbliżenie chłopca, to jest pomnik w Pułtusku, gdzie widać tą plastykę tego obiektywu, jakość tego obiektywu. Gdybym dostał troszkę mniejszą przysłonę, można by było rozbycie jeszcze zrobić ładniejsze. Chociaż to też jest w porządku. Natomiast jakość tego obiektywu zaskoczyła mnie. I to zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Sam aparat, no nie ma światłomierza. No, to nie jest ta epoka aparatów ze światłomierzami, więc trzeba używać światłomierza zewnętrznego. Ja używam standardowo w takim wypadku swojego ulubionego zeissowskiego IcoPhota, takiego do ustawiania światła. Jest to selenowy światłomierz, natomiast w momencie, kiedy ja go znam i wiem, że aha, jak mamy 100, to ja ustawię na nim tak trochę poniżej 200 i on będzie dobrze wskazywał i to mi się podoba. Natomiast jest szybki i wygodny. Ja używałem bateryjnych, czyli nieselenowych światłomierzy, natomiast tego po prostu lubię i lubię nim robić zdjęcia. Zwłaszcza, że światłomierze tam jest trochę różnych, natomiast ja do niego mam zaufanie. A zaufanie jest rzeczą najważniejszą. Tak samo jak do tego aparatu. W momencie, kiedy zrobiłem nim zdjęcia, uważam, że mogę go wziąć, bo też mam już do niego zaufanie. No nie, to oczywiście będę musiał go oddać za chwileczkę, bo to nie mój aparat. Natomiast Futura, sam aparat, sama historia jego. No aparat powstał, projekt w 50 roku. W 51 roku pan Fritz Kuchnert sprzedał zakład przemysłowcom, handlowcom, dwóm braciom, z polskie nazwisko mają. I oni produkowali następne aparaty według jego wzoru, natomiast w 57, 58 różne źródła mówią, zaprzestano w ogóle produkcji aparatów, ponieważ doszło do tego, że wypadałoby wtedy zrobić modernizację. I podobno w 57 roku został pokazany projekt następcy Futury,
Ale już nawet zdjęcia w internecie nie udało mi się żadnego znaleźć, więc w 58 zakończono, ponieważ żeby produkować aparat, trzeba było go zmodernizować. On był przede wszystkim sprzedawany na eksport. Dużo szło do Stanów, mało było w Niemczech sprzedawanych, stąd u nas jest w tej chwili ciężej z ich kupieniem. Natomiast była to bardzo dobra konkurencja do Leica. No, jego sposób rozwiązania, ten kontaksowski z ustawieniem ostrości, powodował pewne ograniczenia. W efekcie Leica ze swoim prostym popychaczem do dalmierza okazała się bardziej uniwersalna i łatwiejsza w produkcji, łatwiejsza w całości. Natomiast no, on wyprzedzał w tym momencie Leicę. Zwłaszcza, że późniejsza wersja S3 miała szybki naciąg filmu, tak jak być powinno, no zawsze miała połączony dalmierz z wizjerem. Bardzo wygodne za pomocą te ustawienia. Tu mamy dwie dźwignie w tej wersji do przestawienia czasu i czasów. Też wygodne do patrzenia z góry. One są nawet odwrócone. Wszystkie te wskaźniki są odwrócone do góry nogami, żeby można było w ten sposób spojrzeć i wszystko widzę prawidłowo. Także no, naprawdę wygodny aparat w użytkowaniu i naprawdę polecam jako taki poręczny, fajny dalmierz, że jakby się jeszcze go dało kupić z jakąś 50, 1,5. Bardzo ciekaw jestem, jakby ją przetestować. Znaczy, osobiście widziałem zdjęcia. Widziałem, ale to co innego jest widzieć cudze zdjęcia, które może zostały podostrzone, może zostały poprawione. Od swoich własnych zdjęć ja widzę, gdzie jak ja wrzucam, tak jak tutaj wrzucam zdjęcia, one są nieruszane. One zostały zeskanowane na domyślnych ustawieniach skanera, powiedzmy. Czyli leciutko podostrzone, leciutko krzywa poprawione, ale to tylko tak minimalnie, żeby tego zdjęcia w żaden sposób nie zmienić, żeby nie zmienić jego ostrości, ale też nie zmienić jego sposobu naświetlenia. Jeśli ja zrobiłem błąd przy naświetlaniu, to zdarza mi się czasami go skorygować. Jeśli aparat zrobił błąd przy naświetlaniu, to go nie koryguję, bo wtedy nie miałoby sensu pokazywanie zdjęć jakby testowych z niego. Tutaj zdjęcia, jedno ze zdjęć korygowałem, a to dlatego, że korygowałem, bo trochę je przyciemniłem, bo było lekko za jasne, a to jest po prostu moja wina źle zmierzonego albo źle skorygowanego światła, a nie nic innego. Także aparat Futura. Naprawdę, no nie powiem, że futurystyczny, ale naprawdę wybiegający wtedy w przyszłość aparat, który niestety nie wszedł na długą produkcję, nie był długo produkowany. Było produkowane nie wiem ile aparatów. Ile modeli zostało zrobionych, natomiast aparat jest naprawdę bardzo fajny. Jeszcze raz, Andrzej, dziękuję Ci za pożyczenie tego aparatu. Tobie dziękuję za obejrzenie filmu o ciekawym aparacie. Zapraszam do obejrzenia zdjęć. A, od razu przy tych zdjęciach. Aparat mi zaświetlał. Tam, czegoś nie powiedziałem. Mamy smugę światła, zwłaszcza jak więcej słońca mi świeciło. I nie, no nie wiem, bo by trzeba było porobić więcej zdjęć, czy mi gdzieś przenikało tutaj światło, czy gdzieś tu światło przenikało, bo trzeba było po prostu zakleić po założeniu filmu, czy którymś innym miejscu. Natomiast mam zdjęcia, tutaj są wyraźnie taka smuga przechodzi świetna przez zdjęcie, co mi w przypadku takich testowych zdjęć w ogóle nie przeszkadza. Zwłaszcza, że nie na wszystkich jest. Tam na najgorszym zdjęciu chyba odrzuciłem je. Które tam najgorsze wypadały, wybrałem tylko te ciekawsze. Także tam smuga wchodzi, ale no to jest już egzemplarza. Gdybym wziął inny egzemplarz, to na pewno by tego nie było. A gdybym popracował nad nim, czyli bym znalazł to, znalazł gdzie trzeba uszczelnienie podkleić albo którędy mi to światło przechodzi, to też bym to zlikwidował. Ale to jak nie powiedziałem, nie mój aparat, więc nie. Aparat posiada zwijanie powrotne, bardzo wygodne, bo musimy tutaj przytrzymać cały czas, ale możemy zwijać film, co jest dobrą rzeczą, bo w tym momencie, w tych latach były produkowane aparaty, które nie miały zwijania powrotnego, co jest, ma swoje zalety, ale ma też wady, bo trzeba do drugiej kasetki od razu przewijać i musimy zrobić wszystko do końca i w sumie dopiero wtedy można wyjąć kasetę i oderwać z drugiej strony. Ja wolę osobiście zwijanie powrotne. Nie wiem dlaczego, może takie przyzwyczajenia. Dobrze, jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę. Polecam Ci Futurę jako naprawdę fajny aparat i do zobaczenia.